Adrian Kowarzyk, witam Państwa w studiu Polskiej Agencji Prasowej. Dziś Państwa i moim gościem jest pan Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej, wicekoordynator Komisji Transportu i Turystyki, a także były szef Komisji Śledczej do spraw wyborów korespondencyjnych. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, witam Państwa. I od tego ostatniego zaczniemy. Dziś Komisja Śledcza ma przedstawić raport ze swojej działalności. Co znajdzie się, co w nim się znajdzie, bo jak pan mówi, znaczy co znajdzie się w tym akcie oskarżenia, jak pan mówi? No, to jest podsumowanie 6 miesięcy przesłuchań, prawie 2 miesiące pisania raportu. Dzisiaj pani przewodnicząca Felix przedstawi raport z naszej całej tej ciężkiej pracy. Komisja powstała dlatego, że żadne organy państwa za czasów PiS-u nie rozstrzygnęły, nie rozwiązały sprawy afery wyborów kopertowych. Przypomnę, wybory kopertowe nie odbyły się, wydano 86 milionów. Dlatego Komisja Śledcza, choć równolegle jak zaczęła działać Komisja Śledcza, również już prokuratura wszczęła postępowanie i śledztwo w tej sprawie. To jest akt oskarżenia wobec polityków, którzy chcieli zrobić zamach na wolne, demokratyczne wybory. Krótko mówiąc, pan premier Morawiecki nie miał prawa i mówię to z dużą pewnością, dlatego że również w tej sprawie już się wypowiedział Naczelny Sąd Administracyjny, odebrać kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej i przerzucić na Pocztę Polską. Krótko mówiąc, żeby to nie PKW, tylko Poczta Polska organizowała wybory. Nie miał do tego prawa. I Komisji zależało, żeby dociec prawdy, kto za to odpowiada, kto podejmował decyzję, kto podpisywał decyzję i tą pracę zrobiła. Jak rozumiem, stwierdziliście, że za to bezpośrednio odpowiada premier Morawiecki? Bezpośrednio premier Morawiecki, bo podpisał decyzję. I sam ale mówi, również, że zrobiłby to drugi raz, że to było odpowiedzialne w tamtym momencie. No, wyrok jest, już nie ma możliwości odwołania, więc z jego argumentacją nie będę polemizował. Złamał prawo, musi za to odpowiedzieć. Ale nie tylko on, bo dotyczy to również wicepremiera Sasina, ministra Kamińskiego, panią marszałek Elżbietę Witek, ale również chcieliśmy zbadać wątek udziału i zaangażowania politycznego Jarosława Kaczyńskiego, bo według świadków to on podjął decyzję, zresztą przyznał się pod przysięgą na komisji, że faktycznie on podjął decyzję i to partia nakłoniła jakby, czy też przekonała Morawieckiego, żeby to zrobił. Więc również zawiadomienia do prokuratury będą nie tylko dotyczyły osób funkcyjnych na premiera, wicepremiera, ministrów, ale również Jarosława Kaczyńskiego. No i to jest artykuł 231. Nakłanianie? No tak, podejmowanie decyzji, nakłanianie, artykuł 231, przekroczenie uprawnień. On nie miał uprawnień do tego, żeby podejmować decyzje dotyczące wyborów. Przypomnę, że wybory ostatecznie się nie odbyły po tym, jak Jarosław Kaczyński wyszedł i razem z Jarosławem Gowinem i ogłosili, że wybory się nie odbywają. Oni nie mieli żadnego uprawnienia do tego, żeby ogłaszać bądź też decydować o tym, czy wybory się odbywają, czy też nie. Od ogłoszenia wyborów jest marszałek Sejmu. To on ogłasza termin wyborów, a od organizacji jest Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze. To czyli, jeżeli ta sprawa jest tak oczywista, jak pan przedstawia, wnioski macie, jak rozumiem, dobrze uargumentowane, dowody są na tyle mocne, że rozumiem, że nie ma możliwości, że nikt nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Rozumiem, że jest pan pewny. To już prokuratura sprawdzi, ta niezależna, niezawisłe sądy zdecydują o karze. My uważamy, że prawo zostało złamane i mówię to z dużą pewnością po wyroku również Naczelnego Sądu Administracyjnego, więc to może być pierwszy przypadek w historii i wydaje mi się, że to będzie, kiedy prokuratura złoży wniosek o uchylenie immunitetu premiera, wicepremiera, pani marszałek Sejmu, i postawi, czy prezesa Kaczyńskiego, i postawi zarzuty. Nie było takiej sytuacji w historii, ale też nikt nie chciał nam ukraść wyborów. No, przypomnę, że te ostatnie wybory, czy do samorządu, czy do Europarlamentu odbywały się jednak, one były wolne, równe, demokratyczne, a te 4 lata temu, które PiS proponował, no w nich by nie mogło wziąć udział, jak nam powiedział szef PKW, ponad 4 miliony ludzi. No, nie mogłyby być równe ani wolne. Czy dowiemy się poza tym jeszcze czegoś nowego, jeżeli chodzi o raport? Dlaczego pytam? Pan Marcin Kierwiński, były szef MSWiA, pana partyjny kolega, dziś w Polsacie powiedział, że w tej sprawie już wiele dowiedzieliśmy się wcześniej, więc ta komisja nie wniosła wiele nowej wiedzy. To jest cytat. Czy się pan nie zgadza z panem Kierwińskim? Ta komisja jest po to, żeby pogłębić całą wiedzę i żeby przygotować dobre wnioski do prokuratury. Nowa wiedza dotyka sprawy Kaczyńskiego, jego udziału, kwoty, która została wydana, nacisków, które były na polityków, na wicepremiera i na posłów, ale również dowiedzieliśmy się, że nie była planowana na przykład druga tura. Dowiedzieliśmy się, kto był pomysłodawcą. Pomysłodawcą wyborów kopertowych w czasie największej pandemii był rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, pan Bielan, który zadzwonił do Jarosława Kaczyńskiego, jeden i drugi to potwierdził, i przekonywał Kaczyńskiego, żeby
po tym, jak zawiesiła kampanię Kidawa-Błońska z uwagi na to, że sytuacja była dramatyczna wtedy, mówię o pandemii, żeby wykorzystać ten czas i mimo wszystko na rynku przeprowadzić wybory. Więc... Rozumiem, że wniosków w sprawie Bielana nie będzie. No, za sam pomysł nie można nikogo karać. On nie podejmował decyzji, ale on był pomysłodawcą. Więc proszę zobaczyć, tak de facto ze środowiska obozu prezydenta wyszło, jak mają być przeprowadzone wybory, no żeby prezydent był ponownie wybrany. I to w pierwszej turze, bo i to też komisja udowodniła, druga tura była w ogóle... nieplanowane. Czyli podsumowując, rozumiem, że jest pan zadowolony z prac komisji, której jeszcze do niedawna był pan członkiem, właściwie szefem. I to, co osiągnęła, wypracowała komisja, to jest wszystko, co mogła osiągnąć? Wie pan, każdy, kto widział, wie, że te komisje nie były ani łatwe, ani przyjemne. Świadkowie nic nie pamiętali, przerzucali winę na swoich kolegów, musieliśmy pokazywać dokumenty, dowody, żeby sobie coś przypomnieli. Niektórych, jak Sobonia, trzeba było drugi raz, bo naigrywał się z opinii publicznej i z komisji, więc musieliśmy przeprowadzić konfrontację. Ale też na tej komisji my nie mieliśmy sytuacji, żeby ktoś nie przyszedł, żeby ktoś się oddalił, żeby ktoś mimo wszystko nie złożył zeznań, z których byśmy nie mogli uprawdopodobnić wniosku do jednego czy drugiego do prokuratury. My badaliśmy tylko okres 2 miesięcy, kwiecień, maj 2020, dlatego było łącznie 26 posiedzeń, 33 świadków, ale raport, i czy prawie 400 stron, jest ogromny, świetnie przygotowany, dokładnie przygotowany, przeanalizowany. No mimo wszystko z jakiegoś powodu Polacy nie są przekonani co do, teraz już mówię o wszystkich komisjach śledczych, co do ich skuteczności i pracy. Większość Polaków według sondaży, że... 50 parę % stwierdza, że nie osiągnęły tego, co miały osiągnąć. Ponad połowa ocenia dobrze, natomiast myślę, że ostateczna ocena będzie nie po przedstawieniu paradoksalnie raportu, tylko po tym, czy któryś z polityków odpowie za to, czy nie. To już nie jest w rękach polityków. My już swoje zrobiliśmy. Komisja miała na celu z jednej strony dowieść, kto winien, dwa, napisać raport, trzy, uświadomić ludzi, bo wiele osób oglądało to na żywo, no co się działo za czasów PiS. Natomiast od wymierzania kary, bądź też nie, no nie są politycy. My pokazujemy, że zostało złamane naszym zdaniem prawo, zostało potwierdzone przez NSA, więc mam nadzieję, że prokuratura to oceni z wysokim prawdopodobieństwem złożenia wniosku do Sejmu o zniesienie immunitetu i postawienie zarzuty premierowi. Nie było w historii takiej sytuacji. Mam nadzieję, że to się wydarzy. Jak rozumiem, teraz komisja pokaże raport i zakończy pracę. Zamknę. Dzisiaj jest przedstawiany przez panią przewodniczącą ten nasz raport przygotowany. I będą też głosowane uchwały o przygotowaniu wniosków do prokuratury. Następnie posłowie mają czas kilkanaście dni, żeby się zapoznać, w zależności jak komisja wyznaczy datę. Na kolejnym jest głosowanie i koniec. Reszta już w rękach Sejmu, bo raport jest przedstawiony ostatecznie na posiedzeniu Sejmu i Sejm będzie głosował ostatecznie raport. Więc zmierzamy już do finału, stawiamy dzisiaj kropkę na D po tej niełatwej, ciężkiej, ale bardzo potrzebnej komisji, żeby naprawdę nikt nie organizował wyborów przez inne instytucje niż Państwowa Komisja Wyborcza. Czekamy na godzinę 16 i na raport, żeby poznać szczegóły. Zmieniając temat, Komisja Europejska w opublikowanym wczoraj raporcie na temat praworządności w Polsce odnotowała znaczący postęp, między innymi w zapewnianiu niezależności prokuratury, ale w kontekście mediów komisja, chociaż widzi pewien postęp, to jednak podtrzymuje swoje zastrzeżenia z poprzednich lat, jeżeli chodzi o koncesjonowanie mediów, przestrzeganie standardów dotyczących mediów publicznych. Mówiliście, że zrobicie tu porządek. Nie doszło. Się nie jest, znowu, nie jest ani łatwa, ani przyjemna, ani prostej. Nie robi się tego w jeden dzień. I to dotyczy zarówno wymiaru sprawiedliwości, co widzimy, ale też mediów. No bo, wie pan, jeśli są niszczone przez 8 lat instytucje, to nie jesteśmy w stanie tego naprawić w jeden dzień czy w jeden tydzień. To zajmuje czas. Ale ja mogę powiedzieć, że na koniec dnia, na koniec tego czasu, pokażemy, że to wszystko może być naprawione. I jest to utrudnione, dlatego że wychodzi prezydent Andrzej Duda i mówi, ja nic nie podpiszę. Wszystko, co uchwalicie w Sejmie, albo zawetuję, albo wyrzucę do kosza. Więc my musimy szukać, jak zgodnie z prawem, zmieniać to wszystko, co zepsuł PiS. No to uchwałą myślę, się tego nie zmieni. Uchwałą nie, ale może pan podejmować decyzje dotyczące rozporządzeń, pewne rzeczy rozporządzeniami robić. Więc nie wszystko musi być ustawą. Ale te zasadnicze rzeczy tak, dlatego też mówimy, że chcemy wygrać wybory prezydenckie, żeby dokonać ostatecznych tych zmian. A czy to nie jest trochę niebezpieczne, zmienianie różnych rzeczy nie poprzez ustawę, ale właśnie rozporządzenia? Mówię panu zgodnie z prawem.
bo zgodnie z prawem można pewne rzeczy zrobić rozporządzeniami. Pewnych nie da się, oczywiście, że tak, dlatego muszą poczekać, jak będzie zmiana prezydenta. Natomiast łatwiej byłoby, no przykład wymiaru sprawiedliwości. No, wie pan, no to jest w jakiś sposób symboliczne, gdzie w Pałacu Prezydenckim, Pałac Prezydencki jest traktowany jak dziupla, gdzie dwóch przestępców ucieka i mówi o Wąsiku Kamińskim, on ich ułaskawia, oni wychodzą z aresztu i tak dalej, ale to jest pewien symbol tego całego wymiaru sprawiedliwości, który właśnie i tego systemu PiS-u, gdzie Andrzej Duda stoi na straży, żeby bronić i żeby dalej oni się czuli bezkarnie. Przecież ten wymiar sprawiedliwości można było szybciej naprawić. Wie pan, my jako Komisja Śledcza chcieliśmy przeprowadzić konfrontację, ale żeby przeprowadzić konfrontację dwóch pań prokurator, która jedna podjęła decyzję o śledztwie, a druga 3 godziny później umorzyła, musieliśmy mieć oryginały akt. I prokuratura Makotów, Warszawa Makotów odpisała, że nie będzie współpracować z Sejmem, z parlamentem i z Komisją Śledczą, że nam nie przekaże. Coś niebywałego. Nie musi? Oczywiście, że musi. My w zaleceniach raportu wnioskujemy, żeby to zrobiła w takim razie prokuratura, skoro nam nie chcą przekazać. Ale to pokazuje, że jeszcze się wiele musi wydarzyć i wiele się musi zmienić, żebyśmy byli w 100% pewni, że ta prokuratura jest niezależna i że została jakby naprawiona. Bo ja no, widzę, co się działo przez te 8 lat. To nie jest łatwo z dnia na dzień. Dlatego też Komisja Europejska widzi poprawę, ale też widzi, że jeszcze jest wiele do zrobienia. Wcale się nie dziwię, bo ja widzę to sam. To w takim razie jeszcze o Komisji Europejskiej. Przewodnicząca Ursula von der Leyen zapowiedziała pracę nad zmianą traktatów Unii Europejskiej. Czy w tej kadencji czeka nas rezygnacja z zasady jednomyślności? Nie wydaje mi się. Znaczy, na dzisiaj ja uważam, że siłą Unii Europejskiej jest to, żeby przekonywać siebie tak długo nawzajem, żeby była jednomyślność. I poprzednia kadencja Parlamentu Europejskiego miała kilka takich zakrętów, że nie można było, no, chociażby pomoc Ukrainie. No, Węgry mówili nie. Ale jednak mimo wszystko, po długich miesiącach konsultacji, rozmów, nakłaniania, Orban zmienił zdanie. Więc ja uważam, że to jest siła i to jest symbol Unii Europejskiej, że musimy się wszyscy przekonywać, żeby jednak głos był jeden. Ale zobaczymy. No, świat się zmienia, Unia Europejska się zmienia, można rozmawiać, ale ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby likwidować, zmieniać tę zasadę jednomyślności. Niektórzy pana koledzy są, na przykład pan europoseł Halicki, tutaj w tym studiu też o tym mówił, że tu potrzeba zmian, żeby można było, no, żeby można było przegłosować złe pomysły, czy raczej tych oporników. Zobaczymy. Na razie jest to w jakiś sposób nienaruszalne, ale oczywiście jak rozpocznie się debata i dyskusja, zmienia się świat, Unia Europejska. Wszystko jest możliwe. A jak zamierza pan lobbować w sprawach ważnych dla Polski, na przykład w sprawie CPK? Pytam o Komisję Transportu. Zostałem zastępcą koordynatora. Koordynator i zastępca koordynatora w jakiś sposób największej grupy EPP w Parlamencie Europejskim decydują o tych sprawach politycznych. Unia Europejska chce bardzo silnie postawić w nowej perspektywie na kolej. Wcześniej były drogi, autostrady, lotniska, jeszcze wcześniej. Teraz będzie kolej. Premier Donald Tusk rozrysował i pokazał na konferencji prasowej, o co będziemy walczyć, o ten szybki dojazd w godzinę czasu. W niektóre miasta, jak Łódź, Warszawa, to nawet w przyszły rok mówimy o 40 minutach. Mhm. Szybki Y, czyli Poznań, Łódź, Wrocław, Łódź, Warszawa, czyli ten Y, szybkie koleje. Więc na pewno na kolej chcemy, czy będzie tam przestrzeń na duże lotniska. Już się nie finansuje w Europie od wielu lat wielkich lotnisk. Idzie się w ten taki transport kolei. Zresztą Hiszpania, Niemcy teraz chcą ogromne pieniądze swoje zainwestować w to, żeby zmodernizować całą sieć kolejową. My również. Czyli chcę pan powiedzieć, że partycypacji finansowej tu nie będzie? Zobaczymy. Nie mówię nie, ale te rozmowy nie są łatwe, jeśli chodzi o ogromne lotniska. W większości takie projekty lotniskowe są finansowane przy udziale prywatnego sektora i przy współfinansowaniu prywatnego sektora, ale zobaczymy. My jesteśmy w szczególnym położeniu, bo graniczymy z Białorusią, z Rosją, przecież z Ukrainą, gdzie trwa wojna. Też Unia Europejska patrzy na nasz kraj jako taki kraj, gdzie trzeba wzmocnić infrastrukturę tą krytyczną i przecież mieliśmy na przykład finansowany pas w Rzeszowie z pieniędzy unijnych, ale pas, a nie całe lotnisko, więc na pewno będziemy mogli liczyć na dodatkowe środki, ale to jakie? Konsultacje i negocjacje się dopiero rozpoczynają. W takim razie jeszcze skoro o transporcie, to o samochodach. Czy Europa jest pana zdaniem w stanie dogonić Chiny, jeśli chodzi o produkcję samochodów elektrycznych?
Nie potrafię. Co tu można zrobić? Czy komisja tym się będzie zajmować? To bardziej jest komponent środowiskowy, nie transportowy, bo to dotyczy akurat, w ogóle jeśli chodzi o spalinowe i elektryczne, to jest komisja środowiskowa. No niemniej nas to też wszystkich interesuje i przecież wielu Polaków ma spalinowe samochody i dlatego też mówimy o zmianie Zielonego Ładu i tak dalej, bo nie ma mowy w tej chwili o likwidacji, czy też o jakimś zakazie sprzedaży samochodów spalinowych. To jest oczywiste. A czy może, szczerze mówiąc, nie wiem, no Unia Europejska, wie pan, jakby pan zadał pytanie, czy Polska, no to wiadomo, że nie, ale kto się może sprzeciwić takim potędze jak Chiny? Tylko Unia Europejska. 440 milionów ludzi, ogromny organizm, dlatego jesteśmy w Unii Europejskiej, żeby nie tylko w tej, ale też w innych sprawach konkurować z Chinami, bo inaczej byśmy nie mieli szans. Na tym globalnym rynku, gdzie są Stany Zjednoczone, ogromne Chiny, wpływy, to gdybyśmy nie byli w Unii Europejskiej, no to nie mielibyśmy szans, więc uważam, że Unia Europejska i dlatego też jesteśmy w Unii Europejskiej. Ostatnie pytanie w takim razie, jakie wrażenia z Europarlamentu? Bardzo pierwsze dobre, wrażenia. Znaczy bardzo dobrze przygotowana strukturalnie instytucja. Muszę powiedzieć, korzystając z okazji, że jestem naprawdę wdzięczny Polakom, którzy pracują przy Komisji Europejskiej, pracują w komisjach, bo często my politycy mówimy, jak Polska się zmieniała przez te ostatnie 20 lat, ile skorzystaliśmy, ale gdyby w dużej mierze nie ci Polacy, którzy ciężko pracują też, żeby ta Polska dostała te środki, oczywiście to byłoby niemożliwe. No i prawda jest taka, że jesteśmy bardzo poważnie traktowani. I nie tylko dlatego, że jesteśmy drugą największą delegacją po Niemcach, jeśli chodzi o EPP, ale mamy kogoś, kto tam jest słuchany przez wszystkich. Mówię o Donaldzie Tusku. Znaczy Donald Tusk jest absolutnym autorytetem tam w Brukseli i jego słowo waży tonę. Może załatwić wszystko, mówiąc kolokwialnie? Bez niego nie są podejmowane najważniejsze decyzje. Może tak. Powiedział pan Dariusz Joński, europoseł EPP, Koalicja Obywatelska. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję też państwu i zapraszam na kolejne wydanie Studia PAP już dziś o godzinie 13:00.